Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w grze o nazwie Timberborn. Moi drodzy, jest to gra z gatunku prowadzenia własnej kolonii, bardzo podobnej na przykład jak przy Rimworld, więc myślę, że nie będę miał problemu, jeżeli chodzi o zaczęcie gry całkowicie, bo jakieś tam doświadczenie już w tym właśnie mam. Kochani, takie postanowienie, jeżeli chodzi o kanał. Zauważyłem, że ostatnio nowe wyświetlenia dosyć są nikłe. Nie tak jak na przykład przy Reignet Kingu, czy przy seriach takich właśnie bardziej wybitnych, czy wybitnych, może nie wybitnych, aczkolwiek bardziej oglądających się typu Country Balls i tak dalej. Aczkolwiek stwierdziłem, że co jakiś czas będziemy sobie odświeżać jakieś właśnie inne gry, inne serie, ponieważ no wiadomo, że nie zawsze ta gra, która leci w tej chwili, przypadnie innej osobie, a myślę, że właśnie takie nowe gry mogą w sumie przyciągnąć więcej widowni, dlatego stwierdziłem, że będziemy sobie takie krótkie serie robić. Kochani, bez zbędnego przedłużania, spróbujmy nową grę. Nigdy jeszcze w to nie grałem, nie odpalałem nawet tej gry, to jest pierwsze moje odpalenie. I tak, widzę, że mamy dwie frakcje, tak? Mamy tych dobrych i tych złych. Folkogony. Wyluzowane, acz pracowite folkogony to doświadczeni rolnicy. Szanują przyrodę, a ta szczodrze ich wynagradza. Ich motto: żarcie, wygoda i wielka kłoda. Żelaz zębni. Zdrajcy drewnianej tradycji. Zwrócili się ku żelazu i nauce, by tworzyć zaawansowane maszyny. Wstęp zawdzięczają swojej pomysłowości, wydajności oraz pogardzie dla środowiska. Ich motto: ciężka praca się opłaca. Ale nie możemy i tak wziąć tych. Dobra, nieważne. Nie zauważyłem, że jest tutaj blokada na poziom, więc bierzemy folgony. I tak, możemy sobie wybrać mapę. 256. Plainsy. Dobra, zobaczmy, co nam gra zaproponuje właśnie w ramach tych polecanych. Łatwy, normalny. Chcesz się sprawdzić. Na początkowym etapie twoja osada jest umiarkowanie bogata w zasoby. Na początku susze są łagodne, jednak z czasem przybierają na intensywności. Dobra. Zalecana normalny. Lecimy na trybie normalnym. Kiedyś może jednak zrobimy sobie na trybie trudnym. Zobaczymy, jak nam w ogóle pójdzie na początkowych etapach rozgrywki. No, słyszałem bardzo wiele dobrych opinii właśnie na temat Timberborn. Ale czy to prawda? To się okaże. Niestety również wczorajszy odcinek, jeżeli chodzi o Danganronpa, wpadł delikatnie z poślizgiem, ale to jest wina tego, że zaciął mi się render. Render mi się zaciął i niestety przy 97%, gdy już miało się praktycznie kończyć renderowanie, musiało mi się wszystko wykrzaczyć. Dobra, jak chcesz nazwać swoją osadę? Nazwijmy ją Spooky Land. Może ze spacją. No i dobra, witaj. Ten samouczek pomoże ci opanować wszystkie podstawy budowy osady bobrów. Każda nowa osada potrzebuje kłód. Tylko drwale mogą sięgnąć drzewa. Umieść więc dwa stanowiska drwali obok pobliskich drzew. Dobra, gdzie są tutaj drwale? Tu jest drewno. A ta leśnika. Stanowisko drwali. Rozumiem, że gdzieś tutaj mogę to robić. Tylko pytanie tak, czy tu jest pokazane, gdzie idzie ścieżka? Dobra, spróbujmy. Kontynuujmy. Stanowiska nie zostaną zbudowane, jeśli nie będą znajdować się w zasięgu budowy dzielnicy. Wybierz urząd dzielnicy, aby zobaczyć jego zasięg budowy. Możesz zwiększyć zasięg, budując ścieżki. Tak, czyli to jest wejście do budynku. Na przykład ścieżkę mogę gdzieś tu wybudować. Nie, tu są ścieżki. Ścieżki i konstrukcje. Ścieżka. Zróbmy to w ten sposób. Pyk. I spróbujmy sobie to ogarnąć. Czy one same sobie poradzą z tym? Nie wiem, czy one pracują, czy one nie pracują. Wyglądają, jakby się modliły. Wyglądają, jakby się modliły. Pracujesz? Pracuję w urząd dzielnicy. Niesie nic z 10 kg. O, zbudował. Dobra. Mamy to zrobione. Każdy budynek z wejściem musi być połączony ścieżką z urzędem dzielnicy. Pamiętaj, że urzędy dzielnicy mają ograniczony zasięg. Zbuduj ścieżki, aby połączyć stanowisko drwali z urzędem dzielnicy. Możesz wybrać urząd dzielnicy, aby zobaczyć jego zasięg wyznaczony ścieżkami.
Drwale nie rozpoczną pracy, dopóki nie powiesz im, co mają robić. Użyj narzędzia wycinka drzew, aby wyznaczyć obszar do wycinki. Stanowisko drwali ścina tylko drzewa znajdujące się w jego zasięgu. Możesz sprawdzić ten zasięg, wybierając stanowisko. Czyli tak samo jak dzielnica, rozumiem, tak? O troszeczkę więcej. Zetnij drzewa. Oznacz obszar z drzewami do wycinki. No to lecimy tak. A nawet może troszeczkę więcej. Bobry potrzebują wody, aby przeżyć. Zbuduj pompę wodną, aby zapewnić stałe źródło wody pitnej. Pamiętaj, aby połączyć ją z urzędem dzielnicy. Woda, pompa wody. Dobra, ja zawsze robię wszystkiego po dwie sztuki, więc luz. Gdzie było wejście? Tu było wejście. Ja bym zrobił to w ten sposób. I tu byśmy się połączyli ścieżką i tu mamy już jeszcze jakieś miejsce na dzielnicę. Lećmy sobie troszeczkę dalej. Bobry już ścinają drzewa. Bo trzeba 12 kłód, to sporo. Czy one sadzą? Pytanie, czy one sadzą również drzewa, żeby zaraz nie wyszło coś takiego, że nie mamy w ogóle tutaj lasów. No, dawać panowie, dawać. Dobra. Zbudowałem. Oprócz wody, bobry potrzebują także jedzenia. Zbuduj stanowisko zbieraczy w pobliżu krzaków jagód. Zbieracze będą automatycznie zbierać jagody w zasięgu stanowiska. Zasięg można zobaczyć, wybierając stanowisko zbieraczy. Dobra, pożywienie. Stanowisko zbieraczy. Dobra, jedno stanowisko dałbym tutaj, drugie dałbym tutaj. I znów musimy to połączyć ścieżką, tak? Ależ oczywiście. Pyknąłbym to w ten sposób. Widzę, że się zbierają powoli to drewno. Dobra, ale bobry, z tego co widzę, ścinają wszystko, więc jest dobrze. Zetnij drzewo. Możecie ścinać dalej nawet, to nie jest problem. To rozsadzicie, to spoko. O, chyba nam się delikatnie robi ciemno. Zasadź borówki. Czary nasadzania. O, to budynek chata leśnika pozwala zasadzić borówki. No dobra, ale tu... A, my nie mamy... Dobra, my tylko stanowisko drwali. Nieważne. Czemu moje bobry się opierdzielają? To jest pytanie za milion punktów. Postęp budowy 59 punktów. 89. Co wy chłopaki robicie? Czemu wy śpicie? Nie spać, pracować, panowie. Składowanie. Kłady kłód. Ja sobie to cyknę może gdzieś tutaj. Myślę, że to jest spoko pomysł. Jedna i tutaj się troszeczkę nie wyrobiliśmy. Albo to przez to drzewo, tak, to przez to drzewo. No to jest co? Podziemny magazyn, duży magazyn, mały magazyn. Mały magazyn, który może by był tutaj. Myślę, że spoko. Pompownia wody działa. Wylewacz, wylewa wodę. Mały zbiornik na wodę. No teoretycznie mogliśmy to zrobić w ten sposób. No tu by się jeden zbiornik w sumie przydał. Dobra, chłopaki zaczynają pracować. Mamy już zbieraczy. Robimy przy okazji mały magazyn. Osada potrzebuje stabilnego źródła pożywienia. Zbuduj gospodarstwo, aby sadzić i zbierać rośliny uprawne. Jeśli zabraknie ci robotników, możesz wstrzymać niektóre budynki, aby to zrobić. Wybierz budynek i kliknij przycisk pauzy lub naciśnij P. Jak wiele innych budynków gospodarstwo ma ograniczony zasięg. No dobra, dawajcie mi to gospodarstwo. Może gdzieś tu? I rozumiem, że... Również tutaj możemy zasadzić rośliny uprawne. Marchewka, ziemniak, pszenica, inne duperelki. Niech oni to robią powoli. Akurat tu będzie magazyn na jedzenie, oni sobie tutaj szli, zbierali i dostarczali, ale nie, tutaj w sumie jest główny. Jagody 105.
No widzę, że już mamy ten skład kłód. Mamy już bez problemu ten skład kłód. Nie wiem, jakoś ostatnio tak mnie coś bierze tutaj na gardło. Nie wiem, czy to odczytanie Danganronpy, czy czegoś, ale... Ale serio, normalnie non-stop ostatnio mi boli gardło. Dobra, widzę, że już tu mały magazyn jest. Więc oni już sobie tutaj mogą to ogarniać. Kładzik jest, mały zbiornik na wodę również jest. Pojemność 15 na 30, spoko. Trasa do mostwa, zbudujmy mi może jakieś domki. Stronę odbicie dom. Ej, to może im po prostu zrobimy domy. Nie, zróbmy im tu domy. A się pięknie zmieścimy. Tylko tutaj tak... Tak 2 na 10. Dobra, tutaj nie będziemy już nic robić. Niech te domki będą tylko i wyłącznie tutaj. Te bobry nam śpią na ziemi. Te bobry nam śpią na ziemi. Zastanawiam, czy nie jest zbytnio muzyka za cicho. W main menu była strasznie głośno, aczkolwiek... Tutaj widzę, że już jest w miarę cichawo. Tak na 55%. 54, 55 jest, dobra. Dobry, lecimy dalej. No, dawać panowie, dawać. Czemu wy nie ścinacie nic, halo? Zetnij drzewa, no przecież macie tutaj miejsce. Tutaj też macie miejsce. Zetnij drzewo. Tyk. Czemu wy nic nie ścinacie? Czemu wy nic nie ścinacie? Czemu to jest wszędzie żółto? Taka kolorystyka chyba. Dobra, widzę, że tutaj jest chyba jakaś fizyka, bo woda płynie w jedną stronę. Wiem, że są tutaj jakieś susze, więc na pewno będziemy musieli zbudować jakąś tamę. Myślę, że tamę to my zrobimy gdzieś w miejscu. Oj, coś zapisano w grę, dobra. I zrobimy w miejscu tutaj. Sobie nadal chatek biedaki nie zrobiły, no. Ale dobra, jest gospodarz zrobiona. Robotnicy 2 z 2. Rolnicy nie rozpoczną pracy, dopóki nie powiesz im, co i gdzie mają sadzić. Za pomocą narzędzia zasadź rośliny uprawne, zaznacz pole marchewki. Rośliny uprawne muszą być zasadzone na nawodnionych terenach. W przeciwnym razie wyschną i w końcu obumrą. Dobra, marchewka. Tu jest ile kartek? 2, 4, 6, 7. Możemy dać 4 na 4. I jeszcze to. O, i pięknie. Chociaż teoretycznie moglibyśmy zrobić tutaj tak. I tu dać jeszcze ścieżkę. Tu są ścieżki. Tu są ścieżki. Budujmy przynajmniej trochę symetrycznie. Równie dobrze mogłem to przesunąć delikatnie. 12 na 7. Co? Aż tyle potrzebujecie tego? Dobra, to nieważne, nie było tematu. Chcę wszędzie marchewkę. Wszędzie marchewkę chcę. Ej, marchewka. Dobra. Choć wszystkie wzniesione przez ciebie budynki mają niewielką przestrzeń magazynową, to ta prędko się skończy. Wybuduj skład kłód, aby składować kłody. Przydadzą się również małe zbiorniki wody oraz mały magazyn na jagody i inne zasoby. Nie, nie wyłączaj. Dobra, czyli składowisko wody jeszcze potrzebujemy. Małe zbiorniki na wodę. Raz i dwa. Dobra, rolniki coś tam sieją. Strasznie długo te ogólnie drzewka rosną. O, jest pierwszy domek. Jest pierwszy domek. Widzę, że tu już jest pustka, jeżeli chodzi o to jedzonko. U mnie dobrze.
Niedobrze. Bardzo relaksująca jest ta gierka, naprawdę. Kolejni. Bono, wiek 20. Halasuwa. Ale Halasuwa, no. I co, śpią? Co to jest ta czwórka? Dobrobyt 4. Schronienie 1. Oj, pierwsze kłody chyba już są w składzie. Nie, już zabrali. O, druga. Kłód 1,20, czyli to też ma jakiś tam swój zapas kłód. Dobra, kolejne zrobione. I czy my możemy budować te gospodarstwa, czy gospodarstwa, te domki w sumie? My możemy budować na sobie, bo kiedyś gdzieś widziałem na jakichś screenach. No właśnie. I możemy. Będą bloki mieszkalne. Trzeba pamiętać, że musimy mieć jeszcze jedzenie. I tej wody jest jakoś mniej, czy mi się wydaje? Wydawało mi się, że było głębiej. Tutaj są również. Czy mamy jakieś schody, czy coś? Pewnie coś w ścieżkach by było. Drewniane schody są. Rogatka dzielnicy, urząd dzielnicy. Ale my nie możemy inaczej tego zrobić. Mamy za mało punktów nauki. No szkoda, szkoda. A robotnicy 2 na 4. I to jest dzielnica budowniczych w tej chwili. No dobra. Idźcie w kimono, panowie. Kolejny dzień zaraz nastanie. Dobrobyt 3, marchewki mamy 136. Nie, to jagody. Marchewki jeszcze nie ma. Dwie kłody, 39 wody. Dzieci 0, dorośli 11. Domy 9 na 9, bezdomni 2. Dobra, mamy kolejny zbiornik na wodę. Troszeczkę nie wiem, jak one właśnie tutaj działają, te nasze bobry. Robią co chcą. Robią co chcą. Jeszcze trzy kłody. Jak wygląda reszta mapy? Tu są jakieś budowle. Tu są jakieś budowle, tu są schody. Kolejne budowle. To trochę jakiś wasteland. Domy zwiększają dobrobyt twoich bobrów i przyczyniają się do wzrostu populacji folgonów. Zbuduj wystarczająco dużo domów, aby pomieścić wszystkie swoje bobry. Bobry nie będą się rozmnażać, jeśli nie będzie wolnej przestrzeni dla dzieci. A popatrzcie, a Polaki się rozmnażają. Oj, będą minusy na filmach. O, ale chyba nasze bobry wynalazły elektryczność albo jakieś świece. Jest progres. No, panowie, budujcie sobie chaty. I zaraz robimy tamę. Szukuję wody do poziomu, w którym zaczyna ono przelewać się przez szczyt. Dobra, ja bym to zrobił w ten sposób. Na jaką dzielnicę, chłopie? Serio? O kurde, serio. Jak damy tu ścieżki? Jak damy tu ścieżki? Dobra, takie to ja nie chcę. Proszę mi ścieżki nie utrudniać. Halo? Bez jej. Musimy to zrobić na obkrętkę? Zetnijcie mi to, no. Ale gałgany. Gałgany, nie bobry. Ty nie weźmiesz tego? O Boziu. Bobry. Przestańcie mi rodzinę prześladować. Bobrzą rodzinę. Teraz ścieżkę mogę? Mogę. Czy jest coś takiego jak anuluj? Zniszcz budynki i zasoby. Nie mogę.
O kurde. To był chyba zły pomysł. Praca. Ej, no serio, tutaj nie ma czegoś takiego? Jak nie wiem, anuluj ścieżkę. No nie róbcie sobie jej. Nie róbcie sobie jej. Dynamit, priorytety, zniszcz budynki i zasoby. No to musi być to. Musi być to. Tak. Mogę. Mogę, jupijej. Ten budynek nie został połączony ze ścieżką z żadnym urzędem dzielnicy. No dobra, ale jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Ej, nie wiem, nie mam pojęcia. Oli mori. No nie róbcie sobie żartów. No bez jej, oj przepraszam. Jest bardzo dziwne tutaj przemieszczanie się po tych budynkach. O, żebym chyba wykrzaczył to, no. Cholera. Podwójny dom. O, no dobra, czyli są domy do zniszczenia, rozumiem, tak? As you wish. As you wish. Domostwa, tego też nie mogę wyrzucić. Usuń budynki. No niestety, chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Straciliśmy tylko tyle czasu i surowcy. Dobra. O, trochę kamery sobie pozmieniamy. Niech będzie to tak, w ten sposób. Tu przez środek możemy sobie walnąć, nie wiem, ścieżkę. Walniemy potem kwiatki, a co mi tam? Kod woda. Co za mało punktów, halo. Mały zbiornik na wodę, niestety nawet on się nie zmieści. Nauka ozdoby. Ozdoby wszystkie są zablokowane niestety. Sadzić się również nic nie możemy. Krajobraz. Też nic nie możemy. No to bez szału. Gospodarstwo mamy. Grillu jeszcze nie mamy. Mnie też by się przydało to zrobić. Ale to może gdzieś tu zrobimy. No i dobra, widzę, że jednak nie robią tego. Jednak tego nie robią. A szkoda, szkoda. No. Serio, nie wiem, czy przypadkowo nie dałem za nisko tej muzyki teraz. Znaczy teraz jest tak już lepiej, jakby nie patrzeć. Zbudujcie te chałupki, no. Zbudujcie te chałupki. Wy już nie macie drewna, serio? Sobie jaja robicie? O, coś idzie. Coś idzie. Dzień na 6 w Wargula dorasta. No, a, bo to się zwiększyło. To tutaj chyba jeszcze ścieżki nie zrobili. Zrobili ścieżkę? No, zrobili ścieżkę. Coś tworzą, coś tworzą. Ewidentnie coś tam tworzą. Trochę nie rozumiem dlaczego, skoro nie jest to podłączone. Bo jakby nie patrzeć, patrzcie. Tutaj już jest poza zasięgiem. A tak w ogóle to tutaj bym zrobił taką dzielnicę produkcyjną, a tutaj dzielnicę gdzieś stricte taką jedzeniową.
Ładnie moglibyśmy to rozplanować. Ale wyrobicie to dziwnie, na krzyż. Dobra, ale tą tamę to jeszcze byśmy mogli tutaj rozszerzyć. To by na pewno nam to starczyło. Aha, łupek nie robicie. Gałgany jedne. Dzielnica pierwsza, cykl pierwszy, dzień dziewiąty. Prognoza nieznana. Dasz wodę? Co to jasnej ciasnej? O, 20 drewna? Oh fuck. Oh fuck, dobra, trochę się pieprzyłem. Wiecie co, może jednak nie. Anulujemy to wszystko. Znaczy może nie wszystko, ale po części. To zanulujmy sobie, to też. Dobra, to też. Wiem, zmarnowałem sporo drewna, trudno. Róbcie chałupy. Róbcie chatki, panowie. Bo jeżeli chodzi o drewno, to tak, tu jest tartak. Pozwala tworzyć deski, tutaj sadzić drzewa i krzewy. To by się nam przydało. Gdzie to w ogóle jest ten tryb nauki? Pomniki, ozdoby, wypoczynek, nauka. Tu jest. Wynalazca. Uuu, jest! Zróbmy to tutaj. Ile to wymaga? 12 bali drewna. No to gdyby nie to, to już byśmy mieli wszystko. A tak to niestety. W ogóle jeszcze niedługo będę chciał na pewno zrobić serię z Loop Hero, tylko jest taki w sumie myk, że chciałbym przetłumaczyć tą grę. Całkowicie przetłumaczyć się również dla was, żebyście mogli sobie to pobrać i tak dalej, więc no jestem w trakcie przygotowywania spolszczenia, które mam nadzieję również wam się przyda. Dobra, ty widzę, że panowie nic nie sieją. A wiadomo, że głupich nie sieją. Twoje bobry są szczęśliwe jak nigdy. Udało ci się osiągnąć nowy rekord dobrobytu 5. Jedna chata. Co? Co to? Susza? Już susza? O nie, jesteśmy zgubieni. Woda. Nie chcę wody więcej. Dajcie mi wodę. Dobra, zrobimy sobie takie zbiorniczki tutaj. Damy sobie ścieżki. O i cyk. Róbcie mi wodę. Wody, wody dajcie. Kurde, te buraki zaczęły robić grill. Ale się wysuszy ta, no. Punkty nauki służą do odblokowania bardziej zaawansowanych budynków. Wynalazca będzie z czasem produkował punkty nauki. Zbuduj wynalazcę, no to spoko, już właśnie budujemy. Nie zdążymy na to usłyszeć, nie ma opcji. Czas pracy 18 godzin. Zapierdzielać. Albo i 20. Pracujemy. O, nowe bobry widzę. Grisha przychodzi na świat, Solix przychodzi na świat. Kekam przychodzi na świat. Boże, jak ja wam twórcy współczuję, że wy musieliście te nazwy wszystkie wymyślać. Współczuję wam bardzo. Czy ja mogę więcej drwali zatrudnić? Ej, ale co je... To są jaja. Ja zaraz nie będę miał, kurde. Gdzie drzew zbierać? Dobra. A ta drwala. Pyk, pyk, pyk. Ścieżki i konstrukcje. I w ten sposób. A co tu potrzeba? Robotnik 1.
No i zaczyna nam również żarcia brakować. No i nie znam podstaw tej gry i wyszło mi jak wyszło. Pierwsze co było trzeba robić to w sumie jedzenie i odkrywce. A nie jakieś gospodarstwa. Znaczy, a nie jakieś magazyny. I takich nie zapomniamy, więc po co nam to? Głupota. Ani chuchu, nie zdążymy na to. Co to w ogóle można zniszczyć? Te budynki. Tak. Tak. Nie ma robotnika? Co nie ma robotnika? Są robotnicy. Czekajcie, to jest transportu i dobra między magazynami podczas bezczynności. Oczywiście, że nie. Jak to brak zajęcia w zasięgu? Wakat, brak bezrobotnych bobrów w dzielnicy. No tak, bo ja nie mam jeszcze jak tworzyć tego. O kurde, zetnij drzewa. Żnij, chłopie, żnij. Żnij, żnij, żnij. Wynalazca już coś tworzy? Coś tam tworzy. Ale, a nie, nie mamy wynalazcy, nie mamy wakatu w ogóle. Nie mamy wakatu, musimy czekać aż nasze dzieciaki dorosną. Albo na przykład, to jest też pomysł, żeby zwolnić jednego gospodarza. Też nie. Czekajcie, tu były te bobry, coś takiego jak harmonogram, priorytety, o. Moc. Możemy teraz zacząć produkować bardziej zaawansowane zasoby. Ale niektóre budynki wymagają do tego mocy. Zbuduj koło wodne przy brzegu rzeki. Jest ono uzależnione od przepływu wody. Dlatego przestaje wytwarzać energię, gdy jej zabraknie. No spoko, tylko nadal jest problem taki, że my nie mamy zaraz drewna. Będziemy w tyłku. Totalnie w tyłku. Niby są jakieś tam różne kasztanowce i tak dalej. Ale tutaj już jest problem. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i Discorda macie na stronie, którą macie podaną w linku. Trzymajcie się. Hej, hej.